Cześć, tu Kasia z Nord.pl. Pokażę, jak wymienić przełącznik funkcji w kuchence gazowo-elektrycznej. Do tego celu użyję śrubokrętu krzyżakowego, śrubokrętu płaskiego. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amica. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz opróżnij komorę piekarnika. W pierwszej kolejności ściągam pokrywę szklaną. Unoszę ją. Zamontowana jest na wcisk, zatem wystarczy tylko podnieść ją i odłożyć w bezpieczne miejsce. Ściągam ruszt. Następnie pokrywki palników, a w dalszej kolejności korony. Po zdjęciu górnych elementów widoczne są iskrownik, termopara oraz korpus. Korpus palnika przymocowany jest do płyty podpalnikowej za pomocą dwóch śrubek. Biorę śrubokręt i odkręcam. Wciskam termoparę, iskrownik oraz korpus palnika do środka, aby w trakcie demontażu płyty podpalnikowej nie uszkodzić ich. Postępuję tak samo z pozostałymi palnikami. Od tyłu płyta zamocowana jest na dwie śrubki. Je też należy odkręcić. Teraz mogę bezpiecznie zsunąć płytę podpalnikową. Przytrzymuję ją lekko i przesuwam do siebie. Po zdjęciu płyty podpalnikowej uzyskałam dostęp do śrubki mocującej panel przedni. Taka sama śrubka występuje pod spodem panelu. Jednak w pierwszej kolejności zajmę się demontażem pokrętła. Następnie biorę śrubokręt krzyżakowy i odkręcam śrubki mocujące panel. Zaczynam od śrubki od spodu. Przy demontażu górnej śrubki przytrzymuję panel szklany, żeby mi nie wypadł. Po odkręceniu śrubek panel trzyma się dodatkowo na czterech zaczepach, dwa po każdej stronie. Należy je nieznacznie podważyć śrubokrętem. Robię to w sposób delikatny, z tego względu, że panel jest szklany i mogę go uszkodzić. Po zdjęciu panelu przedniego uzyskałam dostęp do przełącznika funkcji. Aby zdemontować przełącznik funkcji, wystarczy odkręcić tylko dwie śrubki. Przełącznik przytrzymuję, odkręcam ostatnią śrubkę i wysuwam go do wewnątrz. Po wykręceniu przełącznika funkcji można zauważyć, że każde wejście jest opisane odpowiednim oznaczeniem. Dzięki temu przy wymianie można dokładnie opisać, jak podłączone są kable. Proponuję tutaj zrobić zdjęcie, dzięki któremu łatwiej nam będzie zapamiętać, który kabelek w którym miejscu. Po zrobieniu zdjęcia i opisaniu odpinam złączki. Przełącznik funkcji piekarnika jest to kostka, na której znajduje się duża ilość złączy. Podłączone są do niego m.in. grzałka, termostat, wiązka zapalaczy. Działa na zasadzie selektora, przekręcając pokrętłem uruchamiamy wał, załączając odpowiednie blaszki, które odpowiadają za pożądane funkcje. Przy podłączeniu nowego przełącznika należy wpiąć te same kabelki przy tych samych oznaczeniach. Po podłączeniu kabelku przystawiam go do ramy panelu przedniego i przykręcam śrubki. Przy montażu panelu zwróć uwagę na zaczepy, aby odpowiednio je dopasować do kuchenki. Dociśnij do kuchenki
sprawdź, czy wszystko jest na swoim miejscu. Po zamocowaniu panelu dokręcam śrubki. Zaczynam od górnej. A następnie dalej. Zamykam drzwiczki od kuchenki i montuję pokrętło. Na koniec mocuję płytę podpalnikową i jej elementy. Zwracam uwagę na zaczepy, aby odpowiednio dopasować płytę. Nakładam ją delikatnie, następnie przesuwam. Przykręcam płytę do kuchenki z tyłu za pomocą śrub. Wyciągam korpus palnika. Nakierowuję termoparę i skrobnik w odpowiednie miejsce. Przytwierdzam śrubkami korpus palnika do płyty. Nowe zamienne elementy wkładam w to samo miejsce. Pamiętaj o wyżłobieniu, aby dofasować iskrownik. Pokrywkę palnika, a także róg. Ostatnim elementem jest płyta szklana. Nakierowuję ją na zawiasy i opuszczam na dół. I gotowe. Po zakończonej naprawie mogę podłączyć kuchenkę do prądu. Wszystkie części zamienne potrzebne do naprawy Twojego sprzętu znajdziesz na nord.pl.